Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na uroczystości z okazji obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dowódca pocztów sztandarowych. Sztandary wprowadzić! Państwu. W imieniu samorządu gminy Leszna Wola, w imieniu pani Bożanny Korlak, przewodniczącej Rady Gminy Leszna Wola, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny majowy dzień. Zanim przejdę do meritum, to pragnę przedstawić Państwu pana Piotra Kulczyckiego, bo pewnie wszyscy się Państwo zastanawiają, kim jest wynajęty może konferansjer. Nie. Drodzy Państwo, pan Piotr Kulczycki od 1 marca ma zaszczyt pełnić funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i dzisiaj jest jak gdyby osobą tutaj dowodzącą, jeśli chodzi o naszą uroczystość. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj 3 maja tradycyjnie w tym samym miejscu, sercu naszej gminy, przed pamiątkowym obeliskiem, który jest wyrazem pamięci i szacunku dla historii, aby wspólnie świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości oraz ważnym elementem pamięci zbiorowej. Przez dziesięciolecia prawo do kultywowania pamięci o jej uchwaleniu świadczyło o kondycji polskiej państwowości. Dokładnie 232 lata temu Sejm czteroletni uchwalił ustawę, która gruntownie zreformowała państwo. Na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczpospolita u schyłku XVIII wieku, wierzono, że ten zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa i dać impuls dla kolejnych pokoleń Polaków dążących do niepodległości. Ojcowie Konstytucji, którymi byli Hugo Kołłątaj, Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Stanisław Krasiński, Kazimierz Sapieha, Tadeusz Matuszewicz czy Julian Ursyn Niemcewicz czerpali z idei głoszonych przez myślicieli europejskiego oświecenia. Konstytucja w chwili jej uchwalenia była komentowana na całym świecie. Została przetłumaczona na wiele języków. Przedrukowywały ją w całości brytyjskie gazety. Chwalił prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson. Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się również z uznaniem narodu i została entuzjastycznie przyjęta przez nasze społeczeństwo. Wniosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i zwiastunem ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej. Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberum veto i wolną elekcję. Miastom nadano wówczas nowe prawa, poszerzono krąg ludzi odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny poprzez przyznanie stanowi mieszczańskiemu nowych praw i nowych obowiązków.
Pod opiekę prawa i rządu krajowego wzięto również ludność wiejską. Majowa konstytucja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, dając podwaliny do przemiany ustrojowej, która to przemiana mogła ocalić polską państwowość i polską suwerenność. Sukces reformatorów myślących kategoriami dobra wspólnego przywracał wiarę w ocalenie, wiarę w mądrość narodu, bronił ducha patriotyzmu, ofiary i narodowej dumy. Niestety, drodzy Państwo, po 14 miesiącach obowiązywania konstytucja została obalona przez Konfederację Targowicką i zbrojną interwencję Rosji. Nastąpił drugi, a dwa lata później trzeci rozbiór Polski. Rzeczpospolita zginęła z map Europy i świata. Drodzy Państwo, Konstytucja 3 maja powinna być dla nas dzisiaj wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i wzorem troski o dobro wspólne. Dobro wspólne, którego w obecnych czasach tak bardzo nam potrzeba, powinniśmy pielęgnować. Dlatego też niezależnie od podziałów i sporów, dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do zrozumienia, jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa ojczyzna. Jak mówią słowa Konstytucji 3 maja, postępujmy tak, aby na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Drodzy Państwo, życzę, aby święto 3 maja przyniosło wszystkim nam radość z bycia Polakiem, z bycia Polką, a nasza obecność i powiewające flagi niech przypominają nam nieustannie, że wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana. Wojna u naszych sąsiadów za Miedzą jakże mocno potwierdza te słowa. Drodzy Państwo, pragnę wszystkim Państwu, naszym dostojnym gościom, bo każdy z Państwa jest dostojnym naszym gościem, podziękować za obecność i pragnę życzyć pięknego świętowania. Jak zawsze przy tej niezwykłej okazji mam zaszczyt gościć osobę wyjątkową, osobę szczególną, pana Janusza Kaźmierczaka, żołnierza Armii Krajowej, który każdego roku jest obecny i zachwyca swoją obecnością wszystkie, drodzy Państwo, uroczystości patriotyczne. Pragniemy z tego serca podziękować panu, panie Januszu, za pana obecność, za pana wzór, za pana postawę, za pana osobowość. I przy okazji dzisiejszego świętowania Konstytucji 3 maja też pragniemy złożyć panu te skromne kwiaty, które są wyrazem nie tylko naszego wielkiego szacunku, ale również są symbolem pięknych życzeń dla pana, ponieważ pan Janusz w tym roku skończył 19 lat, bo w ubiegłym, jak pamiętamy, skończył 18. Więc też z tej okazji proszę o przyjęcie tych skromnych kwiatów. Życzymy panu zdrowia, wszystkiego co piękne, dalszej miłości, którą otacza pana najbliższa rodzina i również my. Wszystkiego co najpiękniejsze, panie Januszu. Bardzo dziękuję. Ciężko mi będzie to zrobić, bo musimy ją postawić. Bardzo dziękuję pani całego serca. Szanowni Państwo, 232 lata temu dzień 3 maja był dla naszego narodu dniem świetności. Byliśmy wówczas wzorem dla innych narodów. Przyjmuje się powszechnie,
iż pierwszą nowoczesną konstytucją europejską była właśnie polska konstytucja z 1791 roku. Wartości w niej zawarte to równość wobec prawa, wolność wyznania, tolerancja, podział władzy czy rządy oparte na woli narodu. Te wartości stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ponieważ majowa konstytucja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie spisaną konstytucją, mamy możliwość i wielką przyjemność właśnie dziś, podczas części artystycznej, przypomnieć sobie jej fragmenty. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj wystąpią dla Państwa zespół kameralny Oktawa pod kierunkiem pani Magdaleny Świderek oraz Teatr Telimena pod kierunkiem pani Anity Kochanowskiej-Cydzik. Oba zespoły działają w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli. Czy wiecie, że uchwalona przez nas ustawa jest pierwszą w Europie i drugą na świecie? Po amerykańskiej, uchwalonej w 1782 roku. Spisaną konstytucją. Znosi liberum veto i zmienia ustrój państwa na monarchię dziedziczną. Początkowo posiedzenie, na którym miano debatować, miało odbyć się 5 maja. Jednak wykorzystując nieobecność przeciwników konstytucji, właśnie zwołano obrady na 3 maja. Przybyło 182 posłów i senatorów z 500, w tym 72 przeciwników projektu królewskiego. Nad konstytucją obradowano na Zamku Królewskim w Warszawie, w sali senatorskiej, która była po brzegi wypełniona posłami i rozgorączkowaną szlachtą. O tak, tak, były również kobiety i dzieci. Jedni wiwatowali, inni dyskutowali, inni jeszcze krzyczeli, a jeszcze inni modlili się.
W dolnej części stały ławy, przy których zasiadali posłowie, a po środku kłębiła się rozgorączkowana szlachta. Dalej stał tron królewski, ogrodzony balustradą, a przy balustradzie strażnicy. A przed tronem król Stanisław August Poniatowski, który stojąc przemawiał do zebranych. I to właśnie dzięki królowi mamy konstytucję. Wiwat król! Wiwat król! Wiwat Stanisław August! Wiwat Stanisław August! Wiwat! Wiwat! Rzucaj mi kwiat po drodze, tędy przechodzić mają. Szczęśliwi narodu wodze, co nowy rząd składają. Weźmy weselne szaty, dzień go kraju święcony. Jakże ten król nasz bogaty, skarb jego serc miliony. Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku. W imię Boga w Trójcy Świętej Jednego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflanski, smoleński, siewierski i czerniechowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tego dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą i egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny, naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. I tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiegoś artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego wszystkim stosować się mają. Szlachta, ziemianie, szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy. Szczególnie zaś prawa, statuta i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego,
Władysława Jagiełły, Witolda, brata jego, wielkiego księcia litewskiego, niemniej od Władysława i Kazimierza Jagiellończyków, od Jana, Alberta, Aleksandra i Zygmunta I braci, od Zygmunta Augusta, ostatniego z linii jagiellońskiej, sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy, zapewniamy i za niewzruszone uznajemy. Godność stanu szlacheckiemu w Polsce, za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym przyznajemy. Wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących. Nade wszystko zaś prawa bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i ruchomej tak, jak od wieku każdemu służyły, świątobliwie, nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy, zaręczając najuroczyściej, iż przeciwko własności czyjejkolwiek żadnej odmiany i ekscepcji w prawie nie dopuścimy. Owszem, najwyższa władza krajowa i rząd przez nią ustanowiony żadnych pretensji pod pretekstem jurum regalium i jakimkolwiek innym pozorem do własności obywatelskich bądź w części, bądź w całości rościć sobie nie będzie. Dlatego bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność, komukolwiek sprawa przynależną, jako prawdziwy społeczności węzeł, jako źrenice wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy. I aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostawały, mieć chcemy. Szlachtę z najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych. Miasta i mieszczanie. Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy. Jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej ojczyzny. Nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Wiwat krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Chłopi włościanie, lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy. Stanowiąc, iż odtąd takie jakiekolwiek by swobody nadania lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie użyli, czyli by te swobody nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach pod opiekę rządu krajowego podpadający. Układy takowe i wynikające z nich obowiązki przez jednego właściciela gruntu dobrowolnie przyjęte, nie tylko jego samego, ale i następców jego lub prawa nabywców, tak wiążąc będą, iż ich nigdy samowolnie odmieniać nie będą mocni. Nawzajem włościanie jakiejkolwiek bądź majątności od dobrowolnych umów, przyjętych nadań i z nimi złączonych powinności usuwać się inaczej nie będą mogli, tylko w takim sposobie i z takimi warunkami, jak w opisach tychże umów postanowione mieli, które czy na wieczność, czyli do czasu przyjęte, ściśle ich obowiązywać będą. Zawarowawszy tym sposobem dziedziców,
przy wszelkich pożytkach od włościan im należących, a chcąc jak najskuteczniej zachęcić pomnażanie ludności krajowej, ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi, tak nowo przybywających, jak i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do ojczyzny powrócić chcieli. Tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo, z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego, jak i gdzie chce. Wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze. Jak i dopóki się umówi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach. Wolny jest mieszkać w Polsce lub do kraju, do którego zechce powrócić, uczyniwszy zadość obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął. Edukacja dzieci królewskich. Synowie królewscy, których do następstwa tronu konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi ojczyzny. Przeto baczność o dobre ich wychowanie dla narodu należy. Bez uwłaczania jednak prawom rodzicielskim. Za rządu królewskiego sam król strażą i wyznaczonym od stanów dozorcą edukacji królewiców wychowaniem ich zatrudniać się będzie. Za rządów regencyi tąż wspomnianym dozorcą edukacji ich powierzoną mieć będzie. W obydwu przypadkach dozorca od stanów wyznaczony donosić winien na każdym ordynaryjnym sejmie o edukacji i postępku królewiców. Komisji zaś edukacyjnej powinnością będzie podać układ instrukcji i edukacji synów królewskich do potwierdzenia sejmowi, a to jednostajnie w wychowaniu ich prawidła wpajały ciągle i wcześnie w umysły przyszłych następców tronu. Religię, miłość cnoty, miłość ojczyzny, wolności i konstytucji krajowej. Sygnatariusze, konstytucję tą własnymi rękoma podpisali. Kazimierz, książę Sapieha, generał artylerii litewskiej, marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanisław Nałęcz-Małachowski, referendarz Wielki Koronny, sejmowy i Konfederacji Prowincji Koronnych marszałek. Józef Korwin-Kossakowski, biskup inflancki i kurlandzki, koadiutor biskupstwa wileńskiego jako deputowany. Antoni Książę Jabłonowski, kasztelan krakowski, deputat Senatu z Małej Polski. Symeon Kazimierz Szydłowski, kasztelan żarnowski, deputowany z Senatu z prowincji małopolskiej. Franciszek Antoni Nakwilczu-Kwilecki, kasztelan kaliski, deputowany do konstytucji z Senatu z prowincji wielkopolskiej. Kazimierz Konstanty Plater, kasztelan generału Trockiego, deputowany do konstytucji z Senatu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Walerian Strojnowski, podkomorzy Buski, poseł wołyński, z Małopolski deputat do konstytucji. Stanisław Kostka-Potocki, poseł lubelski, deputowany do konstytucji z prowincji małopolskiej. Jan Niepomucen-Zboiński, poseł ziemi dobrzyńskiej, deputowany do konstytucji z prowincji wielkopolskiej. Tomasz Nowowieski, łowczy i poseł ziemi wyszogrodzkiej, deputowany do konstytucji z prowincji wielkopolskiej. Józef Radzicki, podkomorze i poseł ziemi zakroczyńskiej, deputowany do konstytucji z prowincji wielkopolskiej. Józef Zabiełło, poseł z księstwa żmudzkiego, deputowany do konstytucji. Jacek Putkamer, poseł województwa mińskiego, deputowany do konstytucji z prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Witaj, Mario Majuszenko, śpiew naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, Maj, trzeci Maj, u Polaków głowi raj. Witaj, Maj, trzeci Maj, u Polaków głowi raj. Wierząt braci naszych cisnął, gnuśność w sercu szlachty spała, a wtem trzeci Maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj Maj, trzeci Maj, witaj wielki głowi raj. Witaj Maj, trzeci Maj, witaj wielki głowi raj. Ale chytrość i gadzina młot swój na nas zgotowała, z piekła rodem Katarzyna Moskalami kraj zalała. Chociaż kwitł piękny Maj, rozszarpano biedny kraj. Chociaż kwitł piękny Maj, rozszarpano biedny kraj. W ten czas Polak ze łzą w oku smutkiem powrót blade lice i 3 maja w roku wspominał lubą rocznicę. Zdycham znów, Boże daj, by zabłysnął 3 maj. Zdycham znów, Boże daj, by zabłysnął 3 maj. Teatr Telimena i zespół kameralny Oktawa. Dziękujemy bardzo. Dowódca pocztów sztandarowych, sztandary wyprowadzić.